Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w poniedziałek w programie Polski Punkt Widzenia. A naszym gościem jest dzisiaj pan poseł Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie pośle, zaprosiliśmy pana do studia jako osobę, która ma doświadczenie samorządowe. Będziemy rozmawiać o kodeksie wyborczym w kontekście oczywiście wyborów samorządowych, bo tego dotyczy ten projekt ustawy w praktyce najbardziej, bo nie tylko samych wyborów, ale najgłośniej się dyskutuje o tym projekcie kodeksu wyborczego w kontekście wyborów samorządowych, które przed nami za rok, nawet wcześniej niż za rok można powiedzieć. No właśnie, dlaczego potrzebny jest nowy kodeks wyborczy? My uważamy, to są naprawdę główne zmiany w tym kodeksie, które chcemy wprowadzić, to jest zabezpieczenie polskiego systemu wyborczego przed fałszerstwami, przed taką niepewnością, jaką mieliśmy po ostatnich wyborach samorządowych, niepewnością dotyczącą tego, czy wyniki wyborów, te oficjalne, ogłoszone, zgadzają się z tym, co faktycznie ludzie wrzucili, jakie głosy wrzucili do urny. Chcemy, żeby Polacy mieli pewność, że wybory są uczciwe. Transparentność, jeszcze raz transparentność, to jest główna cecha tej ustawy. Chcemy, żeby nie było takich sytuacji jak w 2014 roku, że w wyborach do sejmików jakieś ugrupowanie, jakaś partia ma nadzwyczaj wysoki wynik, mimo że żadne sondaże na to nie wskazują, ani sondaże przedwyborcze, ani te wyniki takich sondaży prowadzonych w trakcie wyborów, czyli tych exit polls, pokazują dużo niższe wyniki, a raptem ugrupowanie, które na pierwszej stronie tych książeczek występowało, ma nad wyraz wysoki wynik wyborczy. Dodatkowo w wyborach do sejmików było bardzo dużo głosów nieważnych. No chcemy z tym wszystkim się uporać. W milionach rzeczywiście. Panie pośle, właśnie, czyli jak będą wyglądały wybory organizacyjnie? Czy jak Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, żeby organizacyjnie wyglądały? Może powiem o tych poprawkach, czyli ten obecny system zmieniamy w pewnym sensie. Obecnie w XXI wieku, w tych czasach, w których żyjemy, bardzo tanie są kamery. Bardzo tanie i możliwa jest transmisja internetowa posiedzenia całego procesu wyborczego. I chcemy, żeby Polacy mieli do tego dostęp, żeby była kamera w każdym lokalu wyborczym, żeby ta kamera obserwowała cały czas każdy urnę. Każdy z nas może być takim swego rodzaju mężem zaufania. Dokładnie. Tak? Chcemy, żeby każdy mógł patrzeć, jak ma na to ochotę, na urnę, podczas wyborów, przez swój komputer, przez internet, żeby mógł patrzeć się na ręce tym, którzy liczą głosy, czyli komisji wyborczej. No i chcemy oczywiście, żeby w razie wątpliwości sąd mógł też do tego wrócić, żeby to był w pewien sposób taki materiał dowodowy, którym można sprawdzić, czy coś złego nie działo się przy urnie. Chcemy przede wszystkim, żeby Polacy mieli pewność, że wybory są uczciwe, że nikt tam przy tej urnie nie robił żadnych machlojek. Oczywiście przezroczysta urna. Chcemy przy okazji wprowadzić taki nowość, taką nowatorskie rozwiązanie, że będą dwie komisje. Jedna komisja przez cały dzień będzie pilnowała urny i jakby organizowała ten cały proces wydawania kart, wrzucania głosów, a po zamknięciu lokali wyborczych przyjdzie druga komisja. Ludzie wypoczęci, no na pewno nie zmęczeni całym dniem pracy i będą mogli na spokojnie te głosy policzyć. No właśnie, bo co ważne, też chcemy, żeby nie było takiej sytuacji, że dzielą się powiedzmy komisje na jakieś kubki i każdy liczy swoją kubkę głosów, bo wtedy mogą się dziać rzeczy różne. To chodziło o to, każdy co mówi głos pan poseł... będzie podnoszony do góry przez przewodniczącego komisji, każdy członek komisji wyborczej będzie mógł ten głos zobaczyć i cała komisja w całości uzna, czy ten głos jest ważny, czy nieważny i na kogo jest oddany. W ten sposób mam nadzieję, że jesteśmy przekonani, że w ten sposób doprowadzimy do pewności wyniku wyborczego. To, o czym pan mówi, to przyspieszanie liczenia głosów właśnie było efektem tego przemęczenia. Ale nie, to poprzednie procedury, bo rzeczywiście, jeżeli komisja od wczesnego ranka była do późnego wieczora, prawda, i potem jeszcze miała w perspektywie ileś godzin siedzenia nad tymi kartami, to nawet nie myśląc o tym, że ktoś chciał celowo oszukać, ale właśnie to dzielenie się na te grupki miało powodować szybsze liczenie. Jest, prawda, taka sytuacja w komisji, ja nigdy nie byłem w komisji wyborczej, ale wyobrażam sobie, że jest pewien taka, mimo że ludzie są z różnych komitetów i tak dalej, jest pewna taka solidarność tego wspólnego zmęczenia.
I to budzi zaufanie do poszczególnych członków i dzielą się faktycznie na te kubki i sobie nawzajem ufają, ale może się okazać, że jeden członek tej komisji gdzieś tam fałszuje te głosy. Wystarczy, że Krzyżyk dostawi dodatkowy głos nieważny. Do takich sytuacji nie może więcej dochodzić. Jeszcze jedna rzecz, te książeczki, które były w poprzednim... No to zmora podobno prawdziwa. To znaczy problemem tych książeczek jest to, że ludzie nie wiedzieli często, że to są książeczki i dostając najpierw zaznaczali na pierwszej stronie, a tam akurat była lista jednego z ugrupowań, a potem dopiero mogli się nie zorientować, a jak się zorientowali, że nie zagłosowali, że nie znaleźli swojego listy, na którą chcą zagłosować i potem ten głos dopiero oddawali, no to głos był nieważny, bo było na dwóch stronach zaznaczenie. Teraz ta książeczka będzie się zaczynała od opisania, jak głosować, będzie spis treści, potem opis, jak głosować i naturalne będzie, że ludzie zauważą, że to jest książeczka, pootwierają kolejne strony i wtedy będą wiedzieli, że mają swoją listę znaleźć. Tak chcemy, żeby to było w pełni transparentne. Panie pośle, natomiast pada podstawowy zarzut odnośnie tego, co pan mówi, tej organizacji wyborów, że będą to wybory bardzo drogie, dwa razy droższe niż wydaliśmy w 2014 roku na wybory samorządowe. No tak, bo głównym kosztem wyborów samorządowych są te diety, które wypłaca się członkom komisji wyborczych. Tak, no bo karty do głosowania wydrukujemy tyle, ile zawsze się wydrukowywało, tak, tak. To będą natomiast, koszty natomiast stałe. Zasadniczo no te karty, no nie, może to nie jest aż taki duży koszt, jak koszty pracy komisji, ale no to nie są znowu takie koszty, które by miały dla budżetu państwa jakieś straszne znaczenie. No, budżet państwa będzie je w stanie pokryć, a ta wysokość tego kosztu jest nieporównywalna z tą pewnością i warto zainwestować w tę uczciwość wyborów te pieniądze. Zakup tych kamer na przykład, no to będzie jednorazowy koszt. Kamery gdzieś tam w każdej gminie tak. Zostaną te kamery i będą do każdych kolejnych wyborów mogły być używane. Panie pośle, następna rzecz, która pojawia się przy okazji tej dyskusji, to ona może na razie wzbudza takie gorące emocje wśród niektórych polityków, ale myślę, że jak będzie więcej dyskusji na temat kodeksu wyborczego, to pewnie wśród wielu wyborców likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach. To znaczy, przypomnijmy, że w tych małych gminach wybiera się radnych w okręgach jednomandatowych, czyli na przykład jeżeli jest, nie wiem, 16 radnych w gminie, 16 okręgów, prawda? Natomiast mają być znowu listy wyborcze w tych okręgach. Czy to jest chęć, można powiedzieć, osiągnięcia kontroli przez partie polityczne na wybory samorządowe, na poziom ten lokalny gmin? Mówię przez partie, mając na myśli nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo i w innych ugrupowaniach też są zwolennicy likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych. Że tak, powiedzmy, są zarzuty. Dogadała się Platforma z PiS-em, z innymi partiami i likwidujemy JOW-y. Z pewnością dyskusja na temat tego, który system wyborczy jest lepszy, będzie cały czas trwała. Ja akurat jestem zwolennikiem wielomandatowych okręgów wyborczych. Uważam, że w ten sposób można bardziej, wynik wyborów może bardziej odzwierciedlić preferencje mieszkańców danej gminy. Jednak przy wyborach w okręgach jednomandatowych mamy taki system, który składa się z tych najsilniejszych ugrupowań. Nawet jeżeli one nie mają ponad 50% poparcia w społeczeństwie, to uzyskują często ponad 50% głosów. To może dotyczyć każdej partii. Są przykłady gmin, gdzie większość w Radzie uzyskuje Prawo i Sprawiedliwość, są przykłady, gdzie większość uzyskuje Platforma Obywatelska w tych jednomandatowych okręgach wyborczych. Ale przeważnie jest tak, że no był na ostatnim Sejmie był podawany przykład jednej gminy, gdzie jest 15 radnych. 13 z tych radnych jest wybranych z list Platformy Obywatelskiej, która uzyskała w sumie około 30% głosów poparcia w gminie. Więc te 30% przekłada się na 13 z 15 mandatów, a dwa mandaty mają inne ugrupowania, które w sumie uzyskały ponad 50% głosów. I to nie jest dobre dla samorządności, bo jednak warto, żeby w samorządzie było odzwierciedlone podejście, czy niekoniecznie polityczne, bo to przecież często różnią się ze sobą ugrupowania takie lokalne i walczą wspólnie o te mandaty. Mamy w jednomandatowych okręgach wyborczych taki niedobry efekt
związany z tym, że wójtowie mogą naciskać, i często to się zdarza, niestety można podawać tego przykłady z całej Polski, kiedy naciskają, wywierają presję na radnych z tych jednomandatowych okręgów wyborczych. Mówią tak: panie radny, jak pan nie zagłosuje za absolutorium dla mnie, to u pana w okręgu nie będzie żadnej ulicy utwardzonej, nie będzie chodnika. I to nie jest tak, że ten radny został kupiony, nie wiem, posadą dla żony w szkole, czy jakąś korzyścią osobistą. Chociaż takie patologie też się zdarzają i mogą zdarzać w każdym układzie wyborczym. Ale w takim jest szczególnie nacisk taki, jak nie będziesz ze mną, z władzą wykonawczą, w naszym obozie, to nie będziesz miał u siebie żadnych inwestycji. Gmina nie zainwestuje tam. Stracą mieszkańcy. I de facto tacy radni zaciskają zęby i ze złością wbrew sobie często głosują, ale chcą, robią to dla, poświęcają jakby ten swój kręgosłup, można powiedzieć, dla dobra lokalnej społeczności, bo chcą jakiś chodnik, chcą jakąś ulicę i tego typu sytuacje się naprawdę zdarzają w całej Polsce. Jak będą okręgi wielomandatowe, no to... W okręgach wielomandatowych zawsze jest tak, że w okręgach wielomandatowych jest tak, że no przeważnie jest tak, że jest jakiś jednak pluralizm, no i jest w danym okręgu wyborczym radny, który jest w koalicji z wójtem, jest radny, który jest w opozycji, także za złe rzeczy jest komu krytykować, ale ten, kto krytykuje, nie może być postawiony w sytuacji, że u ciebie czegoś nie zrobimy, no bo przecież ten, który jest w koalicji radny, powie: panie wójcie, no ale tutaj i tak trzeba coś zrobić. Więc no wielomandatowe okręgi wyborcze myślę, że są zdecydowanie korzystniejsze dla mieszkańców. Pada argument, że... Jeszcze jedna rzecz, bo to się też często podnosi, że te jednomandatowe okręgi wyborcze są lepsze dla małych ugrupowań, a dla partii zapytać, są tak? Wielomandatowe. Wręcz jest odwrotnie. I my sobie z tego zdajemy sprawę i proszę to przyjąć do wiadomości, że no Prawo i Sprawiedliwość, jak pokazują chociażby wyniki wyborów, w jednomandatowych okręgach wyborczych w 2014 roku uzyskało dużo więcej mandatów radnych niż 4 lata wcześniej, kiedy nie było tych jednomandatowych okręgów wyborczych. A więc jak się z całej Polski podsumuje wyniki, to dla partii politycznych lepsze są jednomandatowe okręgi wyborcze. Ja powiem więcej. W mojej gminie, gdzie ja mieszkam, Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Radzie. W Wołominie, gdzie byłem starostą, Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną większość w Radzie. I może mogę powiedzieć, no dzięki jednomandatowym okręgom wyborczym, więc dla mnie tak z takiego czysto partykularnego interesu działacza lokalnego, to lepiej, żeby zostały te jednomandatowe okręgi wyborcze, ale zdaję sobie sprawę z tego, że chodzi o dobro mieszkańców i to system wyborczy ma dotyczyć całej Polski. Chcemy, żeby po prostu radni byli reprezentatywni dla danej społeczności. Czyli nie jest tak, że JOW-y to jest może przeciwwaga dla upartyjnienia samorządów, tak jak się często mówi. To jest takie puste hasło trochę wymyślone przez tych zwolenników i działaczy na rzecz JOW-ów. Ja bym to traktował w kategoriach populizmu. Czy pobożnego życzenia? No też pobożnego życzenia, ale to jest taki rodzaj populizmu. Co ważne, problem był jest, jeśli te wielomandatowe okręgi wyborcze mają jakieś jeszcze progi, które trzeba przeskoczyć, bo tak bywało wcześniej. Wcześniej, gdy były wielomandatowe okręgi wyborcze, no to żeby w ogóle wejść do Rady, trzeba było wystawiać listy w każdym okręgu wyborczym, zdobyć ileś tam 5% poparcia, żeby w ogóle brać udział w podziale mandatów. My tego nie proponujemy. W naszym rozwiązaniu są te wielomandatowe okręgi wyborcze, ale bez żadnych progów. Czyli jeśli ktoś liczy się wynik w danym okręgu. Tak. Jeśli ktoś chce wystawić kandydatów tylko w jednym okręgu wyborczym, proszę bardzo, nie musi w całej gminie wystawiać, czy w całym powiecie. Wystarczy, że w tym jednym uzyska tyle głosów, żeby mu się temu ugrupowaniu należał mandat, to ten mandat dostanie. Więc pojedyncze osoby, pojedynczy liderzy, którzy wiedzą, że uzyskają w swoim okręgu wystarczającą ilość głosów, żeby zostać radnym, będą mogli to zrobić. Tu nie ma żadnej blokady. A dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów. Jest projekt, aby... Oczywiście ta dwukadencyjność była liczona od 2018 roku. To już jest sprawa w klubie przesądzona, czy jeszcze dyskutujecie o tym, czy taką dwukadencyjność wprowadzać? Ten limit dwóch kadencji. 8 lat jestem wójtem czy burmistrzem, więcej nie.
w klubie, znaczy my mamy już tą sprawę przedyskutowaną i jest złożony projekt ustawy. Natomiast no, praca w parlamencie polega na tym, że się debatuje, wobec czego w debacie mogą się pojawić różne propozycje, różne argumenty i mogą się pojawić pewne refleksje. Póki co projekt jest w takiej wersji złożony z dwukadencyjnością i taka wersja, nie ma żadnych planowanych zmian. Oczywiście, tak jak mówię, w pracach komisji mogą się pojawić poprawki zarówno posłów Prawa i Sprawiedliwości, jak i opozycji i być może takie poprawki wejdą do tej ustawy, ale ja tego nie mogę przesądzić. Myślę, że ta dwukadencyjność raczej jest akceptowana przez wszystkie ugrupowania polityczne, społeczne. Nie ma ludzi, którzy podważają to. Oczywiście denerwowali się samorządowcy niektórzy, gdy mówiliśmy, czy ugrupowania polityczne się denerwowały, gdy mówiliśmy o kadencyjności, która miałaby już wejść w życie, tej dwukadencyjności. To nie jest dobre stwierdzenie, że liczona wstecz. Miałaby już wejść w życie. Nie było tam żadnych pomysłów na wsteczne działanie, bo nikomu nie odbieraliśmy tego, co do tej pory zrobił, jego osiągnięć. Natomiast nie chcemy na spokojnie, nie chcemy być oskarżani o zamachy żadne na samorządność. Chcemy na spokojnie wprowadzić dobre rozwiązanie. Ja uważam, że ta dwukadencyjność w tej chwili byłaby dobra, gdyby już się zaczęła, no ale rozumiem, że nie chcemy kolejnej burzy, kolejnych awantur, chcemy na spokojnie zmienić i kiedyś w przyszłości doprowadzić do sytuacji, że dwukadencyjność będzie obowiązywała, czyli za te dwie kadencje. To na pewno będzie dobre rozwiązanie dla Polski. Panie pośle, jednocześnie trwa też dyskusja prawników nad ważną kwestią, czyli termin wyborów samorządowych, bo z kalendarza wyborczego wynika, że tak naprawdę no to powinniśmy wybierać samorządy w Święto Niepodległości w przyszłym roku, które ma być hucznie obchodzone. Ten kodeks wyborczy, rozumiem, ma dać większą swobodę, tak, premierowi do ogłaszania terminu wyborów. No tutaj są zmiany planowane przy ogłaszaniu wyborów, są zmiany planowane dotyczące w ogóle Państwowej Komisji Wyborczej. Nie ma jeszcze przesądzonego terminu wyborów. Ja osobiście uważam, że nie jest najlepszym rozwiązaniem, żeby te wybory zbiegły się z 11 listopada. No, tym bardziej, że prezydent proponuje jeszcze referendum 11 listopada. Dokładnie. No, jednak to jest setna rocznica. W każdej gminie, w każdej miejscowości powinny odbywać się moim zdaniem uroczystości. Cały kraj powinien 11 listopada przyszłego roku świętować. I to świętowanie powinno być godne, a nie... że nie może nam tego przesłonić, tego świętowania, nie mogą nam przesłonić wybory samorządowe i partykularne interesy osób, które biorą w tych wyborach udział. Oczywiście nie odejdziemy od wycieczek w stronę wyborów, tak? No ale nie róbmy tego w dniu wyborów, nie róbmy w dzień 11 listopada, bo to no nie byłoby to godne moim zdaniem. Jak szybko ten kodeks wyborczy powinien być uchwalony, żeby już obowiązywał, żeby nie było tej kolizji czasowej z wyborami? Ja myślę, że zostanie w miarę szybko uchwalony. Być może jeszcze w tym roku, być może na początku stycznia. Ale zakładam, że możemy to spokojnie uchwalić. Jeszcze mamy dwa posiedzenia Sejmu, takie dosyć intensywne przed świętami, więc myślę, że jest szansa, że zdążymy uchwalić w tym roku. To jest ważne, żebyśmy mieli jak najwięcej czasu swobodnego już takiego, bez zastanawiania się, bez dyskusji. A teraz tego czasu na dyskusję jest dużo. No teraz ta dyskusja trwa, odbywa się, pozostanie nam jeszcze podsumować tą dyskusję na posiedzeniach komisji w parlamencie, w Sejmie, potem w Senacie i myślę, że jest szansa, żeby to jak najszybciej weszło w życie i wtedy no, wszyscy będą wiedzieli dokładnie, jak te wybory wyglądają. No, PKW też musi mieć czas na przygotowanie się do tych wyborów. No, PKW, administracja rządowa i samorządowa również, więc rzeczywiście, no ale jeżeli w styczniu powiedzmy ustawa weszłaby w życie, no to mielibyśmy 10 miesięcy do wyborów, to w zasadzie dalibyśmy, można powiedzieć, jako państwo radę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był pan Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawialiśmy o kodeksie wyborczym. Dziękuję jeszcze raz. Bóg zapłać. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.